Początek lipca to czas rozmaitych imprez bardzo nagłaśnianych. Myślę, że będą one pokazywane w mediach, w telewizji. Myślę o serii koncertów, które są kontynuacją sławnego bardzo swego czasu koncertu Live Aid, który miał pomóc głodującej Afryce. Dzisiaj wiemy, że ten koncert zorganizowany przez Boba Geldofa tak naprawdę głodującej Afryce nie pomógł. Jego myślą przewodnią było zebranie pieniędzy, które miały pomóc głodującym w Etiopii. Ale w Etiopii istniał wtedy marksistowski reżim pułkownika Mengistu Haile Mariama, który to reżim przejął wszystkie pieniądze, no bo po prostu to, co muzycy rockowi zebrali, jemu przekazali i te pieniądze bynajmniej nie posłużyły poprawieniu doli głodującej ludności Etiopii, posłużyły przede wszystkim utrzymaniu etiopskiej armii, aparatu przemocy tamtejszej ubecji. W dużym stopniu pomoc żywnościowa została sprzedana na zachodnich rynkach. Dzisiaj mówi się, że ten koncert przedłużył istnienie reżimu marksistowskiego w Etiopii o 1,5 roku, mniej więcej, być może o 2 lata. Jest to dość smutna konstatacja i myślę, że powinna ona dać do myślenia tym, którzy wówczas koncert Live Aid organizowali, ale z tego co wiem, do myślenia nie dała. Dzisiaj odbywa się koncert pod inną nazwą, Live Aid, czyli koncert odwołujący się do sumienia państw tak zwanej grupy G8. Grupa G8 to jest 7 najbardziej rozwiniętych państw świata plus Rosja. No może Rosję tutaj darujmy. Tym razem nie chodzi o zebranie pieniędzy. Tym razem nie chodzi o pomoc charytatywną. Chodzi o to, żeby państwa zrzeszone w grupie G7, te 7 najbardziej rozwiniętych państw świata, darowało długi, które mają w tych krajach państwa afrykańskie, państwa azjatyckie, te państwa, które dzisiaj nazywamy trzecim światem. Darowanie tych długów ma być dla nich ważną sprawą, ofiarowaniem im możliwości rozwoju gospodarczego. Przyznam szczerze, że uważam to wszystko za koncert głupoty i obłudy. Głupota polega na nieświadomości tego, jaki jest naprawdę problem krajów biednych. Obłuda być może na świadomości tego, jaki naprawdę jest ten koncert, ten problem. Otóż problem krajów biednych dzisiaj to nie są długi, chociaż oczywiście te państwa wzięły dużo kredytów. Te kredyty w żaden sposób w większości wypadków nie posłużyły ich rozwojowi. Były to kredyty konsumpcyjne, obliczone na import. Po części to wynikało oczywiście z decyzji reżimów, które rządzą w trzecim świecie, ale po części to wynikało z logiki tych kredytów. Państwa bogate udzieliły kredytów, ale nie na to, żeby państwa biedne tworzyły infrastrukturę, rozbudowywały sieć telekomunikacyjną, rozbudowywały drogi. Udzieliły tych kredytów na to, żeby te państwa biedne w państwach bogatych mogły kupować dobra konsumpcyjne. Bo w państwach bogatych istnieje nadprodukcja dóbr konsumpcyjnych i trzeba je gdzieś sprzedać. Oczywiście dzisiaj Ghana, czy Mozambik, czy Zimbabwe nie są w stanie tych kredytów spłacić, więc umarzanie tych kredytów jest, przyznam, dość marnym rodzajem filantropii, ponieważ umarzanie kredytu, który i tak nigdy nie zostanie spłacony, niewiele kosztuje tego, który go umarza, natomiast jest możliwością udzielenia następnych kredytów. Ale właśnie pytanie na co? Na infrastrukturę, na odbudowę tych krajów, na ich tworzenie, czy na konsumpcję? Otóż w moim przekonaniu tym, co najbardziej szkodzi Afryce, co najbardziej szkodzi Azji, co powoduje, że te kraje są uwięzione w biedzie, jest niemożność sprzedania ich produkcji na rynkach światowych. Te kraje nie mają możliwości konkurowania z krajami rozwiniętymi, choć teoretycznie taka możliwość jest, bo przemysł zachodnioeuropejski, amerykański produkuje rzeczy dużo tańsze, ponieważ ma lepszą technologię, ponieważ ma lepszą organizację pracy, a w związku z tym ma lepszą wydajność pracy. Ale z drugiej strony ten przemysł bazuje na bardzo kosztownej sile roboczej, ponieważ w krajach zachodnich mamy rozwinięte regulacje socjalne, mamy rozmaite formy opieki nad robotnikiem, nad pracownikiem, w związku z czym koszty osobowe wytwarzania czegokolwiek są tam dość duże. Przewagą krajów biednych mogłoby być to, że u nich praca jest dość tania. Tej przewagi się krajów biednych pozbawia na różne sposoby. Przede wszystkim pozbawia się ich w ten sposób, że państwa bogate dotują swoją produkcję albo chronią ją za pomocą rozmaitych ceł zaporowych, albo wprost rozmaitymi dotacjami,
wspierają ją. To dotyczy zwłaszcza produkcji rolnej, a to jest sprawa kluczowa, bo kraje trzeciego świata mogłyby przede wszystkim istnieć dzięki rolnictwu. Jedyne ich bogactwo, jedyny ich produkt, który mogliby sprzedać na światowych rynkach, to są ziemiopłody. Tych ziemiopłodów sprzedać nie mogą, ponieważ nie sposób Brazylii, czy Argentynie, czy Kongu, czy jakiemukolwiek innemu państwu spoza Europy i Ameryki konkurować z produkcją rolną europejską albo amerykańską, bo ta jest wspierana bardzo dużymi pieniędzmi z budżetów państw, które się nimi opiekują. I dopóki taka będzie sytuacja, dopóki nie będzie możliwości sprzedawania po kosztach uzyskania bez jakichkolwiek barier celnych tego, co stworzyły kraje trzeciego świata, dopóty kraje trzeciego świata będą krajami biednymi. Nie będą miały możliwości się, przepraszam za potoczne słowo, odkuć. Nie będą miały możliwości wejść do czołowej ligi, ponieważ stawia się przed nimi mur, którego one nie są w stanie przebyć. I tak się składa, że wszystkie te ruchy, które bardzo dużo mówią o tym, że trzeba okazać solidarność krajom biednym, że trzeba te kraje biedne wspomóc w ich wysiłku, żeby stały się krajami bogatymi. One tutaj mówią mnóstwo sloganów, co są oczywiście głęboko słuszne, że tolerowanie biedy na świecie źle się dla nas skończy, że w każdy z takich biednych krajów to nowy potencjalny Afganistan, nowe miejsce do działania dla talibów czy dla Al-Kaidy. Te wszystkie ruchy, które to mówią, mówią rzeczy mądre, ale w praktyce okazuje się, że głównym ich wrogiem jest światowy wolny handel, głównym ich wrogiem jest swoboda przepływu kapitałów na świecie, swoboda przepływu siły roboczej, swoboda przepływu towarów. Otóż tych dwóch rzeczy nie można pogodzić. Jeśli opowiadamy się przeciwko wolnemu handlowi na świecie, jeśli się opowiadamy przeciwko swobodzie przepływu kapitału, siły roboczej i towarów, to opowiadamy się za takim systemem, który trzyma biedę w biedzie i jednocześnie zawyża życie, zawyża poziom życia w krajach bogatych. Ja rozumiem, że nikt nie ma odwagi w Europie wypowiedzieć się przeciwko tej świętej krowie, jaką jest wspólna polityka rolna. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wspólna polityka rolna, powodując, że farmer z Francji czy z Niemiec czuje się bezpiecznie, bo cokolwiek by wyprodukował czy nie wyprodukował, i tak ma z czego żyć, jednocześnie ta wspólna polityka rolna powoduje nędzę rolnika brazylijskiego czy afrykańskiego. Ja rozumiem, że nikt nie jest w Europie gotów zaatakować barier celnych, które Europę otaczają. Zresztą, cóż, widzimy to w tej chwili na przykładzie starcia między nowymi a starymi krajami członkowskimi Unii Europy, kiedy to wizja polskiego hydraulika, który może tę samą rurę załatać szybciej, lepiej i o połowę taniej od hydraulika francuskiego, już wystarczyła, żeby okrzyczana europejska solidarność zniknęła i poszła sobie w diabły. W jakiś sposób jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy w krajach bogatych nie chcą naruszać tego, co stanowi podstawę ciepełka socjalnego krajów bogatych, no ale na litość boską uświadommy sobie, że to się dzieje czyimś kosztem. To się dzieje właśnie kosztem Afryki, to się dzieje kosztem Azji, to się dzieje kosztem Południowej Ameryki. Jeżeli na jednym oddechu ludzie typu José Bové, takiego uszminkowanego francuskiego pseudorolnika, który jest tam jednym z liderem antyglobalistów, na jednym oddechu mówi się o tym, że trzeba, żeby świat rozwijał się równomiernie, żeby kraje biedne mogły się bogacić, i jednocześnie mówi się, że ani kroku w tył, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, jest to potworna obłuda. Jest to po prostu potworna obłuda, bo tych rzeczy się nie da pogodzić. Albo chcemy, żeby świat się rozwijał harmonijnie, albo chcemy, żeby Europa, Ameryka miała to ciepełko socjalne, które osiągnęła i nie była zagrożona nie tylko przez polskich hydraulików, ale przede wszystkim przez zambezyjskich rolników. Dlatego na te koncerty, na wszystkie te akcje alterglobalistyczne, przyznam się szczerze, patrzę z dużym niesmakiem, bo uważam, że albo jest to robota ludzi niepoważnych, którzy po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, jakie są przyczyny prawdziwe nędzy w trzecim świecie i przede wszystkim, jakie są uwarunkowania niemożności wyjścia z tej nędzy w trzecim świecie, albo jest to robota ludzi cynicznych, którzy uważają, że łatwo okpimy własne sumienie, wysyłając do Afryki worek mąki albo załatwiając oddłużenie długów, których oni i tak nie zapłacą, i wszyscy bankowcy o tym doskonale wiedzą. Natomiast tym pustym gestem chcą ocalić swoje sumienie, udając, że nie mamy nic wspólnego z tym,
że Afryka, że Azja, że Południowa Ameryka pozostaje w biedzie. Jak to oceniać? Nie przychodzi mi do głowy żadne słowo, które można powiedzieć do kamery.